Siokiem jestem powiązana rodzinnie i nie ma w tym żadnej przesady, cokolwiek sobie Państwo pomyślą, bo przecież mój tato, Franciszek Jarzyna, no, znany w Świdnicy działacz kulturalny, animator kultury, w momencie, kiedy Siok powstawał, czyli w 1970 roku, pełnił pewne funkcje związane z kulturą. Był reżyserem amatorskich zespołów teatralnych w klubie Bolko, którym klubem opiekował się Siok przez cały czas. Był również redaktorem naczelnym rocznika świdnickiego, no i dyrektorem tutaj sąsiadującego z Siokiem muzeum. Także to było rzeczą naturalną, że kontakty ojca z Siokiem były bardzo ścisłe i bardzo bogate. Również z Siokiem w momencie jego powstania związana była moja siostra, Joanna Jarzynówna. W momencie, kiedy w roku 70 powstawał Świdnicki Ośrodek Kultury, moja siostra wpisała się w jego historię jako akompaniatorka, jako kompozytorka, jako współtwórczyni różnego typu widowisk prezentowanych przez Świdnicki Ośrodek Kultury. Także to było rzeczą naturalną, że przy rodzinnym stole, przy rodzinnych obiadkach mówiło się u nas o tym, co dobrego dzieje się w kulturze świdnickiej. Często wtedy zresztą wspominano w moim domu nazwisko pani Ani Łowickiej, ówczesnej dyrektorki Świdnickiego Ośrodka Kultury. Ja w 1970 roku byłam zbuntowaną 16-latką, której daleko było do wiązania się z imprezami establishmentu ówczesnego Świdnickiego, ale z wielką przyjemnością uczestniczyłam w koncertach muzyki rockowej ówczesnych czasów. Wszystkie drogi prowadzą do Sioku. Świdnica jest małym miastem i w zasadzie Siok, Świdnicki Ośrodek Kultury, w pewnym sensie jest monopolistą, ale tym większe wyzwanie i tym większa odpowiedzialność, bo my Świdniczanie bardzo liczymy na ofertę i jako widzowie, i jako osoby aktywne, chcące współtworzyć wydarzenia kulturalne. Myślę, że przez te pierwsze 50 lat udawało się wyśmienicie. Ale pamiętaj, Sioku, przed tobą następne 50 lat. A co potem, to się zobaczy.